Tak jest, tak jest, tak jest. Koszykówka Rapi Grill. Słuchajcie, dzisiaj w niedzielę uczestniczymy w ciekawym wydarzeniu. W związku z powyższym ja też straciłem trochę głos. Opowiem wam, na czym to wszystko polega. Byliśmy dzisiaj, jesteśmy dzisiaj na finale mini-ligi Radwan Sport. Ze mną jest Szymon Łukasik. Witamy cię serdecznie. Łukasiak. Łukasiak. Zawsze wszyscy mylą, ale spoko. No, no wiesz, w ogóle wiesz, od razu ciebie tłumaczę. Jestem mistrzem pełniania tego typu w top, także musisz mi wybaczyć. Słuchaj, uczestniczymy dzisiaj w finale małej ligi koszykówki prowadzonej przez Grześka Radwana i jego siostrę Magdę. Jak oceniasz tego typu inicjatywę? To jest wspaniała inicjatywa. Super dzieci się bawią, rozwijają sport. A koszykówka musi być rozwijana w Polsce, jak i wszystkie sporty, jakie możemy uprawiać, więc moim zdaniem to jest bardzo pozytywna opcja. Słuchaj, ty uczyłeś się grać w Stanach, prawda? Można tak powiedzieć śmiało. Znaczy, można tak powiedzieć. Uczyłem się grać w Polsce też. Po 3 latach grania w Polsce wyjechałem. Tak, dokładnie. Jak według ciebie na chwilę obecną prezentuje się ten, no na pewno jakiś tam kongres, jak to wszystko wygląda? Jak ta szkoła amerykańska odnosi do tego, co mogliśmy dzisiaj tutaj oglądać? Ja myślę, że mają zdecydowanie więcej, jakby to powiedzieć, więcej trenerów i więcej takiego zapało do tego. Tutaj w Polsce jednak sport, jeżeli chodzi nawet o koszykówkę, nie jest tak popularny jak w Stanach. W Stanach koszykówka jest, powiedzmy, drugim sportem, jeżeli chodzi o popularność. Pierwszym jest prawdopodobnie amerykański futbol, drugim jest koszykówka, no i no, tak naprawdę wszyscy młode dzieciaki grają w tego kosza, nawet na boiskach, jak wychodzą na pole i nie mają co robić, to idą zagrać w kosza, prawda? A powiedz mi, przypomnij, grałeś i w szkole średniej, i również w koledżu? Tak, ja wyjechałem, jak miałem 16 lat. W międzyczasie autografy, tutaj cały czas jesteśmy w trakcie wydarzenia. Musimy się na chwilę przerwać, bo tutaj młodzi sympatycy koszykówki są zainteresowani obecnością Mateusza. Przypomnij właśnie, i w szkole średniej, i w koledżu, tak? Tak, ja wyjechałem po pierwszej klasie liceum, chodziłem do SMS-u w Krakowie i po prostu wyjechałem do Stanów. I tam spędziłem 2 lata w liceum i 4 lata w koledżu. Przypomnij, w którym? High school było Montverde Academy i uniwerek to był Jacksonville University na Florydzie. Powiedzmy taką rzecz, bo w Stanach jest generalnie tak, że to, czy grasz, czy występujesz, czy to w szkole średniej, czy to w koledżu, jest uwarunkowane wynikami w nauce, prawda? Tak, zdecydowanie. Jeżeli nie masz wyników w nauce i jesteś poniżej jakiejś tam średniej, nie jesteś w stanie grać, tak, dokładnie. To jest dobre? Myślę, że to jest dobre, bo uczy cię takiego, powiedzmy, rozwijania się, nie tylko jeżeli chodzi o koszykówkę, ale jako człowieka, że musisz mieć zapał do wszystkiego. Jak masz zapał do nauki, masz zapał do pracy, jeżeli chodzi o granie w kosze. Myślę, że to się po prostu pokrywa. A spotkałeś się z takimi przypadkami, że na przykład, nie wiem, w twojej drużynie, czy w szkole średniej, czy już w koledżu, byli tacy zawodnicy, którzy no, wybitne umiejętności pokazywali na boisku, a jednak przez to, że nie uczyli się, nie mieli tych wyników w nauce, ta kariera nie poszła tak, jak powinna? Oczywiście, że tak jest. Mam kilku znajomych, którzy chodzili ze mną do liceum i po prostu zostali z niego wyrzuceni tylko dlatego, że się nie uczyli, a byli naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami. To chyba też jest dobre w perspektywie, no bo kariera sportowca nie trwa wiecznie, można powiedzieć, prawda? Na emeryturę gdzieś tam się przechodzi w wieku, no zależy jakim, prawda? Ale no, na pewno nie w wieku lat 60. Chyba w tym kontekście jest to też dobre, prawda? Tak, zdecydowanie. Zawsze po karierze koszykarskiej możesz iść i robić to, czego się nauczyłeś w szkole, więc tak, to jest bardzo dobre. Czyli podtrzymujemy to klasyczne amerykańskie hasło stay in school, prawda? Stay in school, zdecydowanie. Dokładnie tak. Ze mną Szymon Łukasik. Łukasiak. Znowu? Możemy nagrać jeszcze raz, jak chcesz. Dobra, życzę ci wszystkiego najlepszego, dziękuję, że mogłeś zgodzić się na rozmowę. Trzymamy się, pozdro. Tak jest, tak jest. Cały czas jesteśmy na finale mini-ligi Radwan Sport. Z nami jest, no, gwiazda, można powiedzieć, śmiało. Tak, zapamiętam. Jestem mistrzem w top. No ale nie no, występujesz się w charakterze, no, eksperta, gościa specjalnego. Wojtek Barysz, witamy ciebie. Witam serdecznie. Jak ci się podoba, co tutaj dzisiaj się działo? No, bardzo, bardzo fajna inicjatywa Grześka Radwana i całej tej szkółki Radwan Sport. Jestem tutaj już drugi raz, 2 lata temu albo 3 lata temu już tutaj raz byłem. Jak Grzesiek zaczynał ten cały show, można powiedzieć, bo tutaj ten finał, to można powiedzieć, że to jest jeden duży wielki show. Dużo dzieci
rodzice przychodzą bardzo chętnie obserwować zmagania swoich poczek, więc jak najlepiej, więcej takich inicjatyw w Polsce by się przydało zrobić. Słuchaj, właśnie, to jest ważny temat, bo ty jesteś rocznik 84, prawda? Tak, 84. Jesteśmy właśnie tutaj rówieśnikami, razem tutaj właśnie z moim ziomeczkiem Jęczmieniem, który jest zawsze podczas wszelkich działań, które prowadzimy. Rozmawialiśmy o tym, za naszych czasów brakowało chyba takich inicjatyw, prawda? Tak naprawdę to w ogóle nie było takich inicjatyw. No ja na przykład, zacząłem grać w koszykówkę tylko i wyłącznie, bo tata zaprowadził mnie na taki SKS w szkole podstawowej. Właśnie, SKS, o tym też mówiłeś. No i to były SKS-y takie, to się przychodziło raz w tygodniu bodajże. No tam się pobiegało, porzucało, ale nic takiego bardziej konkretnego, jak tutaj się teraz dzieje u Grześka. Czyli chyba taka, bo to jest taka inicjatywa koszykówka dla koszykówki, prawda? Środowisko koszykarskie, no, które reprezentuje Grzesiek, no i Magda również, którzy tutaj działają. Chyba tego było trzeba, prawda? Jeżeli koszykarze nie zainteresowali się tym, to chyba byłoby gorzej, nie? Jednak to, co nam proponuje państwo szeroko rozumiane, gdzieś tam ten system, to chyba jest za mało. No na pewno, wiadomo, tutaj ja na przykład trafiłem, u mnie w Tychach była taka szkoła sportowa i trenerzy z tej szkoły chodzili właśnie w 5 klasie podstawówki po wszystkich szkołach w Tychach i wypatrywali te talenty, które mogą w przyszłości grać w koszykówkę i mogą coś z tym osiągnąć, więc ja do takiej klasy trafiłem, miałem szczęście. No i tam trenowałem dosyć dużo, bo to 5 razy w tygodniu, między lekcjami mieliśmy zajęcia sportowe, więc to mi dużo dało. Ale to były początki tego były. No teraz znowu widać, że tego było mało. Na tym cierpi też nasza liga koszykówki, oczywiście również kadra Polski, bo nie ma młodzieży, która po prostu chce ten sport uprawiać, a jak widać tutaj w Krakowie, no, Grzesiek z Magdą zaszczepili u rodziców ten sport i bardzo chętnie przychodzą i wspierają tutaj właśnie szkółkę Radna Sport. Właśnie, mówimy o Krakowie, tutaj rzeczywiście dzięki działaniom, o których tutaj rozmawiamy, dzieje się więcej, ale ty się poruszasz po całym kraju z racji tego, że no, profesjonalnie zajmujesz się koszykówką. Wiesz, nasz program nazywa się Koszykówka Rapi Grill. I paru moich kolegów powiedziało mi tak, stary, koszykówka w Polsce, co to w ogóle za pomysł, żeby to wszystko łączyć, żeby to promować. Jest szansa? Jest duża szansa, bo widać, że ile dzieci przychodzi, prawda, zainteresowanie jest duże. Z tego, co jest w Krakowie, w innych miastach mi się wydaje, jakby to zostało tak stworzone jak tutaj w Krakowie, mi się wydaje, że również dużo osób by przychodziło i ten sport uprawiało. Prawda? W tym roku będziesz grał w Toruniu? Tak, zostaję w Toruniu na koniec sezonu. No to cóż, życzymy Ci wszystkiego najlepszego, samych sukcesów. Dziękujemy, że zgodziłeś się być naszym gościem. Ja już ledwo mówię, bo tutaj praca głosem moja trwa już jakiś czas. Dziękuję Ci, Wojtek, bardzo. Piąteczka. Dzięki serdecznie za ten i pozdrawiam wszystkich kibiców koszykówki w Polsce. Dzięki wielkie, pozdro.